Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Gothiku III Zmierzchu Bogów. I tym razem szukamy Maga Ognia. Jeśli ktoś nie wie, bo akurat udało mu się ominąć spoiler z poprzedniego odcinka, który przez przypadek rzuciłem, to nie powiem, jakiego Maga Ognia. Natomiast jedyną świątynią, w której jeszcze może on być, jest niestety ta świątynia. Ja mam zamiar pożałować, no chodźcie, no dawaj, chodź tutaj do mnie, a nie kolego. Okej, pokonany, jeden. Teraz tego drugiego się załatwimy tak samo. Fuck, oj, to był błąd. Zatrzymaj! Oj, się za mną wyszedł trzeci. Chodź tutaj, panie kolego. Chodź, panie kolego, no dawaj. Dawaj, stawaj do walki. O, jeszcze za mną coś wyskoczyło. O fuck, niedobrze. Niedobrze. Jakąś świąteczkę trzeba walnąć sobie tutaj na przykład za ołtarzem. Patrzcie, to jest przejście, o skubańcy. W życiu bym go nie zauważył, ale dobrze, że pomyślałem o tym, żeby się tak po prostu spróbować wedrzeć, tak, do tej świątyni. Ała. To się bardzo, bardzo dobrze nie skończy. Więc powiedziałbym, że się to może bardzo źle skończyć. Chodź tu, panie kolego. Zabijecie. I uciekam. Jakaś piątka zaraz znowu. Najgorsze jest to, że mi się strasznie stamina kończy. Dobra, wypiję. Zdążyłem. Pewnie świątynie. Czy ja go naprawdę nie uderzyłem ani razu? Czy to jest ten, który... Nie no, ale... Pewnie mam pewien, że go wcześniej walnąłem już dosyć ostro. Dobra, leży. Dobijamy. Tylko wylypek. Ale kurde, podoba mi się to zejście tam na dół, nie? Ej, no nie powiecie, że tego nie da się szanować, nie? Że to jest najfajniejszy sposób na ukrycie przejścia. To by się spodziewał. Znaczy, z drugiej strony, tak jak mówię, ta gra ma bardzo dużo nielogicznych rzeczy, a jak już tak pomyślimy, że... Dobra, sprawdzimy wszystkie świątynie, to jest ostatnia, w której może on być. To ma to troszkę takiego fajnego smaczku, tak? Że trzeba trochę jednak pogłówkować, gdzie może się znajdować to przejście. To jeszcze jeden stoi, tego sobie oczyściliśmy, to już wiemy, którym wyjściem nie wyjdziemy na pewno. No i tada, proszę bardzo, zobaczcie, to ma rzeczywiście podziemia, ale to jest fajne. I właśnie tego też troszkę brakowało, nie było chyba takiego miejsca, gdzie były takie podziemia. Takie tajemnicze piwnice, tak? Takie, w tego typu oczywiście. Bo piwnice jakieś tam były, na przykład właśnie w Trellis jest piwniczka ze skarbcem pod głównym zamkiem. Ale szczerze, to jest nic. Schowaj broń, Mora. What about... Nope. Hej, spokój mi to. Oj, widzicie, jest tam nasz mag ognia. Myślę, że część już go może poznać. Ci, którzy zauważyli, usłyszeli spoiler w poprzednim odcinku, ci wiedzą, o kim mówię. Zresztą słyszycie też po głosie prawdopodobnie, kto to jest. I nie, to nie Diego. Diego nie został magiem ognia. Po prostu, jak rozumiem, no to ta sama osoba w trójce grała głos i dla Diego, i dla tej postaci. Uwaga, uwaga, jeśli nadal nie wiecie, zaraz się przekonacie, kim on jest. Tylko najpierw chciałbym właśnie zabić strażnika jeszcze. Ponieważ taki strażnik nie może sobie żyć. Ale czy mogę go zabić? Dziękuję. Oczywiście zbierzemy poranną rosę, bo to jest najważniejsze. Podejdźmy. Tada! Milton, to ty? Jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Ale to Torus ma oko i nosa. Co? Jak to? Miałem je przez długi czas i pilnowałem, żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Torus dowiedział się, że jestem w posiadaniu tego artefaktu i dlatego mnie tu zesłał. Chciał, abym mu pomógł w splugawieniu go. W takim razie odzyskajmy oko i nosa. Nie teraz. Oni już korzystają z niego. Wyjaśnię ci to później. Musisz udać się do Gorna i Lee i szykować się na koszmar, który nadciąga. Dobrze, ruszajmy w drogę. No nie mówcie mi, że ja będę musiał z nim teraz się przez pół myrtany zrobić sobie przebieżkę z nim przez pół myrtany, żeby się dostać do Goty. No nie mówcie mi, naprawdę. Tu jest napisane coś o alchemii. Albo będę musiał iść jeszcze po Osha na dodatek. I co, chyba to zrobię po prostu poza jakby wizją waszą. Nie ma tu nic ciekawego. Ponieważ to nie ma sensu, żebym to wam wszystko pokazywał. Po prostu to jest za dużo czasu zmarnowanego moim zdaniem. Po prostu, jak mówię, ja to wytnę, ale widzę, że jeszcze jest ciężka skrzynia, więc to zobaczymy. Co tu mamy? O, walka mieczem na trzecim poziomie. Troszkę lepsze od naszego, prosta szabla.
Aczkolwiek, czy ja wiem, czy aż tak bardzo dla nas ważna. Niemniej, moi drodzy, ja teraz zrobię krótkie cięcie, chyba że coś będzie ważnego po drodze, to wtedy się do was znowu odezwę. Pójdę do Osha, jeśli się okaże Osha coś jest fajnego, to też wam to pokażę. No i potem w zależności od tego, jak się dalej rozwinie akcja, no zobaczymy, czy będzie kolejne cięcie, czy nie. Jeśli jednak nie będziemy mogli u Osha nic zrobić, no to wtedy sami zrobimy oh shit i wyjdziemy stąd po prostu i pójdziemy do Goty. No bo innego pomysłu na razie nie mam. W ogóle zobaczę sobie jakby na mojej mapie, jak to wygląda. I tak idę tutaj. Dobra, zobaczymy jak to jeszcze wymyślę. Ale przyjemne to raczej nie będzie. Przy okazji cały czas zastanawiam się co zrobimy z Silden i z Geldern. Jakby nadal nie wiemy co zrobi Inog i Anog, nie? No tutaj jakby nie mamy żadnego pomysłu. Co oni w ogóle odwalą? Nie wiem, po której stronie się opowiedzą, chyba ostatecznie nie doszliśmy do wniosku. Czy ich nie przekonaliśmy do tego, no ale mniejsza, moi drodzy. Nie będę się nad tym rozwodził, na razie idziemy z Miltenem dalej do przodu. Idę do Osha, jeśli u Osha nic się nie stanie, nie będziemy mogli go wziąć czy coś. No to jak mówię, widzimy się dopiero w Gocie. Odsapnij chwilkę, przeszedłeś kawał drogi. Dziękuję, przyjacielu. No i patrzcie, moi drodzy, doprowadziliśmy do Osha. Mag Kręgu Ognia jest z nami. To mój stary znajomy. Co? Chwała Innosowi. Ruszajmy. A, no to sobie odsapnął mi ten. Dobra, i widzicie, moi drodzy, trzeba stąd iść w takim razie. Jest Maria, ale fejda załapałem, bo akurat pocierałem nos. To jest takie hech, dobra. Mam nadzieję, że to jakoś wytnę. Że się na tyle, żeby tego nie było widać po prostu. Bo tragicznie absolutnie wtedy musiałem wyglądać. Moi drodzy, no i widzimy się w Gocie w takim razie, tak? Albo w jej okolicach, w zależności od tego, gdzie stwierdzę, że będzie dobry moment na wycięcie tego wszystkiego. Tak więc widzimy się już za chwilkę. Moi drodzy, jesteśmy już w Gocie, jak widzicie. Znaczy, dokładnie mówiąc, na jej obrzeżach oczywiście Osh i Milton idą cały czas ze mną. Starałem się ich nie zgubić. I póki co nie widziałem żadnego ataku, ponieważ przeszliśmy ogółem przez Monterę. W sensie przez dosłownie tam tę ścieżkę przez ten obóz wojowników. Oho, tak, przyszedłem najgorszą możliwą drogą, bo zaraz mi się oni zbugują. Jezu Maria, po prostu ja już nie wytrzymuję przy tej grze. To jest po prostu płakać mi się chce, jak bardzo oni tutaj skopali tyle rzeczy. I to głównie dlatego, że skopali wiele, wiele ważnych elementów, które normalnie w Gothiku trzecim, nawet jeśli po patchach, to działały po prostu, działały i były interesujące. Tutaj one są w większości skopane. Z drugiej strony nadal mi się podoba to, że można przyłączyć przynajmniej więcej niż jedną osobę do drużyny, ale jeśli już skończymy grę, to dopiero wtedy zacznę o tym mówić w ogóle trochę więcej. Jak widzicie, to jest, są wszyscy paladyni, gdzieś tutaj musi być też Lee. Tam chyba widziałem Hanzo. Nie wiem, gdzie jest teraz Lee. Mniejsza o to. Nie wątpię, czy masz rację. Jak widać, nas tutaj nie zatrzymują, więc po prostu wbijamy. A tu jest Lee, proszę bardzo. Drewno nieźle się pali. Wewnętrznym pierścieniem go wpuścili trochę dalej. To moi drodzy, idziemy do Gorna, zgodnie z tym, co powiedziałem. Możesz z nimi pogadać? Nie? A może pogadać z Gornem. Jesteśmy na miejscu. Ile razy oni używają to jesteśmy na miejscu jeszcze, co? Wiesz coś nowego, Gorn? Wyglądasz, jakby coś cię niepokoiło. Ha! Ruszajmy do Trellis i ubijmy po drodze kilkuset orków! Maria? Najpierw muszę uzyskać od ciebie jakieś informacje. Czy wiadomo ci coś na temat planów Torusa? O, zapytaj Miltena. On będzie miał ci dużo do powiedzenia. Okej, zaraz się go zapytamy. Wiesz, gdzie przebywa Torus? Torus już niedługo będzie się wił pod moim butem. Ale najpierw Milten musi nam powiedzieć, gdzie go szukać. Ty z nim porozmawiaj, ja nijak nie mogę go zrozumieć. Mam niewiele czasu i wielu orków na głowie. Storusa zrobi debila. To muszę przyznać, Storusa zrobi strasznego debila, no ale cóż, życie. Jakby niczego innego się od niego nie oczekiwało chyba. Powiedz mi, gdzie znajdę Torusa? Jesteś gdzieś z magami. Jest. Jakimi magami? Torus bardzo ciężko nad tym pracował. Po tym, jak zabrał mi oko i nosa, zawarł pakt z 6 potężnymi magami. Co wiesz na temat tych magów? Niewiele, poza tym, że są źli do szpiku kości. Ich przywódcą jest mistrz przywołań. Brzmi jak Sardas. Dlaczego Torus zawarł z nim ten pakt? Potrzebował ludzi o nikczemnych sercach, którzy byliby w stanie splugawić oko i nosa. Ja też tam byłem na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Jestem przekonany, że prędzej czy później Torus kazałby mnie zabić. Gdyby to zrobił, zesłałbym na niego tak straszliwą furię, że zacząłby błagać o szybką śmierć. Co jeszcze mi powiesz? Obecnie magowie próbują z pomocą oka przyzwać coś, co może okazać się najpotworniejszą bestią w całej Myrtanii.
Jeśli mam być szczery, to okej, jakby tutaj, no, Torus ma spory minus i z mojej strony, myślę, że z waszej też, ale z drugiej perspektywy, jakby na to spojrzeć z innej strony, nadal jakby Torus wydaje się lepszym przywódcą czy też dowódcą niż Gorn i nadal jakby, wiedząc to, miałbym pewne wątpliwości moralne, ale gdybym miał wybierać, nadal bym wybrał Torusa. Istnieje jakiś sposób na zgładzenie tej bestii? Tak, ale musiałbyś mieć za sobą oko i nosa. A gdzie ono jest? To oko przyzwało bestię. I tylko oko może ją unicestwić. Będziesz musiał zabić wszystkich magów, aby zdobyć oko. Zapowiada się niezła zabawa. Chcesz mi towarzyszyć? Oczywiście. Dobrze, ruszajmy więc. Jeszcze jedno. O co chodzi? Mów. O co chodzi? Nie możesz zabrać oka po pokonaniu bestii. Dlaczego? Nie możemy go zatrzymać? Przecież nie jesteśmy źli. Możemy wykorzystać oko do czynienia dobra. Ten artefakt miał nigdy nie trafić w ludzkie ręce. Jest zbyt potężny. Powiedz mi to na... Moc nieokiełznana to moc niszczycielska. Być może będzie to nasza największa bitwa, ale jedno wiem na pewno. Wszystko będzie w porządku, co? Trzeba było mi to kurwa powiedzieć na dworze Ildorad. Albo w cholernej kolonii górniczej. Zabijając smoki. Ja pierdykam, jak to jest irytujące po prostu. Ten to pisał, ten scenariusz powinien trafić do obozu i trzepać galerą po prostu przez cały dzień. Powinien strugać po prostu galerę, a potem na niej popływać. Bez wioseł. Tylko kosturem machając. Jezus. Jak to jest źle napisane. Musimy udać się do bestii. Gdzie ona zostanie przyzwana? Sposób, w jaki ta potężna bestia jest przyzywana, sprawia, że może ona pojawić się praktycznie w dowolnym miejscu w Myrtanie. Będziemy wiedzieć, kiedy ona się pojawi? Nie. Bestia pojawi się w ciszy i będzie uśpiona. Pozostanie przez jakiś czas w tym stanie. Okej. Dlaczego będzie uśpiona? W czasie snu nauczy się, jak panować nad swoimi mocami i korzystać z nich w naszym świecie. Jak długo będzie spać? Nie sposób tego dokładnie ustalić. Wszystko zależy od mocy i umiejętności maga, który ją przyzywa. Nikt wcześniej nie przyzywał tak potężnej bestii. Czy Torus wie, gdzie pojawi się bestia? Nie. Nikt nie będzie tego wiedział. A magowie, oni też nie będą wiedzieć? Nie. Nawet oni. Dlaczego? Ta olbrzymia bestia to wielka masa mocy. Po przyzwaniu ta moc będzie szukać miejsca, w którym może się zagnieździć i zacząć funkcjonować w naszym świecie. Żaden mag, ani żaden śmiertelnik nie jest dostatecznie potężny, by móc kontrolować taką dużą ilość energii. Jednakże magowie będą znali prawdopodobne miejsca przyzwania. Jeśli mam być szczery, to wszystko wygląda jakiś prequel do tego, jak zginęła Gota. W sensie, nie wiem, czy kojarzycie w Gothiku III, jak wyglądała kwestia Goty. Myślę, że raczej tak. A jeśli nie, to przypomnę. W Gocie panował demon i wszyscy zostali przeklęci, zamienieni w zombie. Szczerze mówiąc, to wszystko, to co teraz opowiadam, jeden to brzmi jakiś taki prequel do tego, jak skończyła Gota w Gothiku III. Oczywiście nie, to jest cały czas sequel, teoretycznie. Tego Gothika nie trzeba było pamiętać, uwierzcie mi. Tego Gothika nie chcemy pamiętać. Znasz te miejsca? Nie, ale wiem, że mistrz przywołań posiada specjalną mapę, która mogłaby nam pomóc. Zdobądź tę mapę, a ja wskażę ci te miejsca. Nie możemy wydobyć tych informacji od magów siłą? To się nie uda. Oni rzuciliby na siebie czar, który sprawiłby, że nie pisnęliby ani słówka. Okej. Torus zesłał na tę krainę niewyobrażalne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy go dopaść. Torus musi słono zapłacić za to, co zrobił. Musi cierpieć. Musi zginąć. Dzisiaj! Za mną. O, patrzcie, rzeczywiście wszyscy idą za nami. Cała praktycznie. Prowadź, idziemy za tobą. Ha! Fajna nazwa. Pewnie połowa ludzi zginie mi gdzieś po drodze. Wszystko się skończy. Ale widzę, że większość osób idzie, w sensie... Większość paladynów, nawet Osz, ale Gorn akurat nie. Okej, czyli tylko idzie Lee i Osz i Emil ten z nami. I to jest fajne, że teraz Emil nas prowadzi i ci wszyscy idą za nami. To akurat mi się podoba, że to naprawili tutaj spory skrypt, albo raczej rozpisali spory skrypt, który jest bardzo fajny i którego mi brakowało, że można było więcej osób ze sobą przyłączyć, tak? Z drugiej strony, trochę teraz rozumiem, dlaczego wszyscy są przeciwko Torusowi, ale szczerze mówiąc, oprócz tego, że to rzeczywiście ze sobą, to... że zrobił, co zrobił, tak? To jakby...
Okej, teraz no już byłbym po neutralnej stronie, jakby nikomu nie chciał pomóc. Naprawdę. Nie pomagać nikomu w tym wypadku jest lepiej moim zdaniem niż pomagać Torusowi. Zauważcie, że w ogóle cała reszta się kurwa zgubiła. Wszyscy się kurwa zgubili. Jakie to jest głupie. Przecież ja będę przeklinał, ale to jest po prostu. To już jest aż tak żałosne. Zobaczcie, jeden paladyn za nami biegnie, nie? A ilu ich było? Pamiętacie ilu ich było? Chyba 9, jak dobrze pamiętam. 9 łącznie oczywiście z Lee i z Hansem. Było ich 9. I jeszcze, to było 10. Milton oczywiście się liczy, bo on jest przewodnikiem. Biegnie jeden. Nie, jest, patrzcie, dobiegają tam. I jakby teoretycznie cały czas gdzieś za nami biegną. Wiecie, jak to się skończy, prawda? My będziemy się tam bili we dwóch, max 3 może. Mam takie wrażenie. Ciekawe, czy któryś z magów wody nam by pomógł, ale pewnie nie. Bo oni muszą pilnować porządku świata. A to przydałoby się, żeby nam pomogli trochę. Tak szczerze. Bo to, co oni robią, to przyzwanie po prostu Beliara i to w takiej sporej formie. On mnie może tylko nauczyć czegoś prastarej magii. Ja wiem, że ja mam 60 punktów... Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. No patrzcie, tajemniczy wędrowiec z nami nie pogada. Tam paladyni cały czas za nami biegną. Ale paladyni są wolniejsi niż Milton, to już jest żałosne po prostu. W sensie... Jak? Dlaczego? No cóż. I w ogóle wchodzimy do tej jaskini. Zabawnie to wszystko się ze sobą splata, prawda? Okej, tych orków trochę to jest. Jaskinia, to jaskinia, w której ukrywa się mistrz przywołań. Paladyni! Zatrzymaj się, porąbię cię. Paladyni! Jeden. Ciekawe, czy Milton jest nieśmiertelny. Tak. Mógłbym go tutaj zostawić, żeby się bił. Jeden paladyn nam został. Z 9 został nam jeden. Byłem mistrzem przywołań. Cudownie. Tutaj to się dobrze nie skończy. No ale cóż, ja mam tutaj dwóch ludzi. Oni mają tonę. I to wszystko przez to, że Lee i cała reszta się zgubili. To jest tak zjebane. W sensie, oni naprawdę skopali jeszcze bardziej ten skrypt. W sensie, z jednej strony mi się bardzo podoba to. Chyba Jemitena wszystko zaatakuje. Dlaczego ja atakuję Jemitena? Ja nie chcę atakować Jemitena. Mam nadzieję, że on mnie potem nie będzie bił po wszystkim, jak się już skończy. Jestem też ciekaw, czy ja ich zabijam. Ale chyba nie, bo oni są jakby teoretycznie dla mnie biali, tak? Ale gdzie jest reszta paladynów? Jest, dlaczego oni się za nami nie ciągną jakby dalej? Znaczy ja wiem, że ten skrypt i tak był zjebany już w trzeciej części, ale to jest jeszcze gorzej. Zauważycie, znowu jest tajemniczy wędrowiec, który tym razem jest tutaj, a nie tak jak był tam, gdzie przechodził przez Gotę, nie? Zatrzymaj się. Oj, teraz widzicie ten sobie przy ognisku, a ten stoi tutaj nadal. Mak wody. Ja sobie jeszcze wypiję tutaj trochę. O, patrzcie! Uwaga, szykuje się walka. Oni też tutaj nienawidzą, w sensie magowie wody również atakują orków, nie? Szkoda, że nie mogłem ich wziąć ze sobą. Mnie bijesz, Mora? Dobra, zabijamy. Co tak się skradasz? Ja się nie skradam, ja zabijam orków. Paladyn za nami wylazł, ale oczywiście... Oczywiście Milton nam został i zostawił Miltena biednego samego. Ciekawe, czy ci orkowie, którzy leżeli, leżą, albo czy zebrali swoją broń, bo jeśli nie, to będzie dobrze dla nas oczywiście. My sobie wypijemy miksturkę i idziemy do wielkich wojowników mistrza przywołań. Kappa. A gdzie paladyn? No dobra, przyszedł. O, wow. Jeden przyraz. To jest tak głupie. To jest naprawdę, jeśli chcielibyście, żeby to jakoś sensownie przeszło, to musielibyście naprawdę bardzo pilnować tego, kto za wami idzie, a nie Miltena. Szczerze. Ale coś, że jak będziemy mieli walkę z magami, to się bardzo źle dla nas skończy. Okej. Okay. Próbuję to tak jakoś obić, na ile będzie to możliwe. Czemu on nie bije pozostałych orków? Jakby to mnie zastanawia, ten nasz paladyn, kochany. Ja przypomnę tylko, że mam prawdopodobnie jedną z najlepszych zbroi. Nie wiem, kurczę, jak się odmienia zbroja. Nie wiem, znaczy prawda nie jest ona najlepsza, dlatego że najlepszą mógł nam ofiarować też wspomóc nas. O, patrz, tam są ci szamani. Tak dalej. Już ich tam widzę u góry. Czyli tam pewnie jest też mistrz przywołań. Dlaczego ten paladyn nam do cholery jasnej nie pomaga w żaden sposób? To za siul, że tak powiem, bo już inaczej się o nim nie wypowiem. Dawajcie mi go tutaj. I tego też. Dziękuję, poszedł.
Gęsi piąteczka. Tam są oczywiście cały czas węże, jakieś... Dziękuję się twoim złotem. Jakieś pełzacze. Ta broń jest teraz moja. A wasze życie jest teraz moje. Przydałoby się jednak cofnąć po tych pozostałych paladynów, nie wiem jak wy sądzicie. A naprawdę by się przydało i wtedy ta bitwa byłaby bardziej epicka. No ale cóż, jak nie można, to nie można. Co ja tutaj zrobiłem, chyba unik mi przez czarek wyszedł. Nawet nic nie klikałem. Oprócz przycisku ataku, tak? Więc hech. O Jezus, i ten mnie jeszcze bije od tyłu. Chodź tu, panie kolego, bo ja nie mam czasu dla was. Nie trzeba było ze mną zadzierać. Tutaj jeszcze dwóch zostało. Ja nie chcę być Miltena, tylko chciałbym załatwić któregoś z tych gości. Na przykład tego wojownika może być. A jedno mi wychodzi. O fuck, a ja się dałem walnąć, głupio. Więc ja teraz się cofnę. Warto było zachować troszkę tej mikstur, co nie? Nie sądzicie? Bo ja sądzę. Zatrzymaj się. Dobra, tutaj ja spróbuję gość zatrzymać. Nasz paladyn to jak zwykle... Nie wiem, czy widzieliście to, jak ten paladyn uderzał. Ja się nie dziwię, że oni przegrali wojnę z orkami, jak oni tak się bili. Nie mam przy sobie ani grosza. Ciekawe dlaczego, może dlatego, że go pewnie już obrabowałeś 35 razy do tej pory. A my ten kosturem raczej dużo nie zrobi. Ale głupi paladyn, czemu musieli się tam wszędzie pogubić wszyscy? Dobra, fajnie wygląda dobijanie kosturem. Nie trzeba było ze mną zadzierać. I to jest w ogóle głos Miltena, nie? A normalnie teraz go chyba dubbinguje Diego. W sensie aktor głosowy, który normalnie grał Diego. I co, i teraz Milten się tutaj wróci tak, od tak sobie? Dobra, tutaj są szamani i jest mag. Zakładam, że to jest mistrz przywołań. Tak? Milten? Wyjebane. Mhm. Rozerwę cię na strzępy! O, dobra. Przyszedł. Finalnie, nareszcie znaczy się. Ja mówię, Milton jest nieśmiertelny, tak? Milton dostaje obrażenia od magii. Milton może zginąć, co najlepsze. Ho! No patrzcie, jakie jaja. Okej, ja tutaj widzę, że się goście leczą, więc trzeba im troszeczkę dokopać. Inaczej. Dobra, bijemy ich, moi drodzy. Na blisko. Dobra, zabity. Trzeba ich bić inaczej, inaczej nie damy rady. Ale oni są na szczęście dużo słabsi. Tam widzę, że Milton dobija ładnie, w sensie jakoś, jakimś cudem przeżył, więc nie ma źle. Dobra, kolejny leży. Jeszcze jeden, jakby ja na razie się zajmę tymi, którzy żyją. Paladyn mnie akurat nie boi, jak paladyn zginie to chuj. Przepraszam, przesłownictwo już. Już troszkę przegiąłem teraz, ale... Okej, okay, ten szaman też nie żyje. Mam cię. No i tam się nic nie stało praktycznie. Już ja ci pokażę. Dostał tyle hitów i tak przeżył. Zakładam, że on nie jest nieśmiertelny, tylko po prostu miał pewną ograniczoną jakby pulę zdrowia. W sensie miał na tyle dużą ilość tego zdrowia, że nic mu się nie działo od normalnych ataków. Ale już jak dostał od kilku szamanów naraz, no to już mu się krzywda zadziała. Czyli można oficjalnie stracić Miltena, można oficjalnie zabić tego Miltena jakby. W sensie zabić, stracić go na zasadzie takiej, że po prostu go ktoś zabije. Co Lee powiedział, co sędzior Gorni? Nie chcę tego się dowiedzieć. Znalazł mistrza przywołań, daj mi go przeszukać. O, proszę bardzo, jest mapa. Jest nawet jego szata, co jest najlepsze. I zabijamy go od razu. Co? Zadanie nieudane, wezwanie bestii. Czy ja naprawdę miałem takie zadanie? Czyli mamy pierwsze, moi drodzy, zadanie nieudane. Proszę bardzo, jest skrzynia mistrza bestii. Uuu! O kurde, powiem wam, ale mnie kusi, żeby teraz zdobyć do 330 siły, ale nie... Mógłbym. Mógłbym, ale nie mam kogoś, kto by mnie nauczył chyba tego mistrzostwa broni. Niemniej, moi drodzy, wracamy tutaj do Miltena. Ja chcę jeszcze zobaczyć pozostałe rzeczy, które zdobyliśmy. Wybaczcie, mój nos po prostu mi odwala znowu. Ej, fajna ta szata. Gdzieś był to pancerz mistrza przywołań. To jest przekolorowana po prostu szata. Nie, o, to jest nowa szata. Okej, okay, ładna. Muszę przyznać, że ładna. I w ogóle mają złote kielichy i inne pierdoły, to mnie raczej nie jara. Ale fajna. Plus silne parwanie z ptaczą, też miałem się tego nauczyć, dzisiaj nie nauczyłem ostatecznie. Gdzie jest Torus? Na pewno uciekł do Trellis. Okej, okay. No i wszyscy opuścili nam grupę, super. Mam, pokaż mi, gdzie mam szukać bestii. Do licha, na mapie zaznaczono kilka miejsc. No shit. Oznacza to, że będę musiał sprawdzić każde z nich. Zgadza się, pomożemy ci. Możemy się rozdzielić. Czekaj, mam jeszcze kilka pytań. Naprawdę?
A mam jedno pytanie. Chciałem powiedzieć, że No Shit Sherlock przecież nam sam powiedział, że będzie kilka miejsc, do których musimy się udać. Czy sądzisz, że rytuał przyzwania powiódł się? Tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Masz jakieś przeczucia co do miejsca, w którym może pojawić się bestia? Nie. Nie uczestniczyłem w przyzwaniu, więc nie mam zielonego pojęcia. Zetknąłeś się z mistrzem przywołań. Sądzisz, że jak długo bestia będzie w stanie uśpienia? To bardzo wprawny mag, ale ta bestia to naj... Przepraszam, kliknąłem prawie przycisk myszy. Tam było powiedziane, że to jest najpotężniejsza bestia, która została kiedykolwiek przywołana. Więc prawdopodobnie jeszcze śpi czy coś takiego. Zresztą może to zawsze przeczytać potem. Dobrze. Chyba muszę zacząć jej szukać. Pójdziemy z tobą. Nie. Musicie wraz z Gornem udać się do Vanguardu. Dlaczego nie możemy ci pomóc? Pomożecie mi, jeśli zapewnicie stolicy bezpieczeństwo. Zbierzcie wszystkich ludzi zdolnych do walki. Czeka nas największa bitwa w historii Myrtany. Ale ktoś ci musi pomóc w walce z tą bestią. Potrzebujesz naszego wsparcia. Jestem dobrze przeszkolony. Potyczki ze śniącym i smokiem ożywieńcem przygotowały mnie do tej walki. Jestem najlepszym kandydatem do walki z tą bestią. A wy wszyscy jesteście potrzebni w innych miejscach. Spotkamy się w Vanguardzie, w sali tronowej. Tak, to było fajne. Ale można szybciutko sprawdzić czy co się tutaj dzieje więcej w kontekście tego. Czyli można sprawdzić to co powiedział Mitten. Nie uczestniczyłem w przyzwaniu. To bardzo prawny maga, ta bestia to najpotężniejsze stworzenie, jakie kiedykolwiek zostało przyzwane do Myrtany. Myślę, że nikt nie wie, jak długo bestia pozostanie w uśpieniu. No właśnie. I prawdopodobnie jeszcze śpi. Przy okazji, co mi się podobało, to, że on powiedział, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, i potem patrzę na te ziemię i te wszystkie ciała tutaj. Ich martwe dusze i ich martwe ciała. Pozdrawiam. Jak ktoś kojarzy piosenkę. Ona się bodajże nazywa Martwe Ciała, została wykonana przez jeden z naszych zespołów, w sensie naszych, polskich zespołów punk rockowych, ale nie pamiętam teraz dokładnie który, więc tutaj musicie mi wybaczyć. ADHD syndrom? Może? Chyba tak? Nie jestem pewien. O, proszę bardzo, jeszcze tutaj był kufer nawet, który ominąłem. Na nic tutaj już więcej nie ma, więc moi drodzy, ja się stąd wycofam szybciutko. Jeszcze polecimy szybciutko do Goty, ponieważ ja chciałbym zakończyć odcinek. Ja wiem, że może być on troszkę krótszy niż powinien. On może nawet nie jest. Ale chcę sprawdzić, czy może jest tej Gorn. Jeśli nie, to polecę szybko do Vanguardu. A chcę sprawdzić, czy po prostu jest tej Gorn na wszelki wypadek, bo on chyba mógł mnie nauczyć rzeczy jakieś. Jakich rzeczy mógł mnie nauczyć w kontekście walki mieczem, jak się nie mylę. Zobaczmy. Nie ma go. W takim razie, moi drodzy, szybciutko lecimy do Vanguardu. Dlatego, że chcę jednak mimo wszystko się czegoś nauczyć, tak? Do walki. Spróbuję się może nauczyć na tę najlepszą broń. Nie wiem, czy mi wystarczy punktów nauki aktualnie. Ja potrzebuję 330 punktów siły. Mamy 312. Mamy 80 punktów nauki. A, to chyba powinien nam starczyć. Żeby się nauczyć siły, znaczy nie siły, tylko siły, tylko walki bronią. Na trzeci poziom. Właśnie, może Hanzo tutaj jeszcze już wrócił do swojego, na swój posterunek, to by było fajne też. Znaczy powinien oficjalnie, tak, bo tutaj normalnie żyli, ale jeśli nie, to on może będzie w zamku w takim razie. Jakby tam też jest na to opcja. Tylko kurczę, wkurza mnie to, że nie mam teleportu do jakby zamku bezpośrednio, tak, do Lee, do środka. No ale cóż, wiem też, że Teodora raczej się chyba nie da za bardzo ominąć w jakiś inny sensowny sposób. Żeby dojść do Lee. Zresztą myślę jakby nad speedrunowaniem tego. Czy dałoby się to jakoś fajnie ogarnąć. To są zwiadowcy, które już znamy. Tu jest paladny wojownik, ale jak widać tej całej reszty nie ma. A są. Ej, to zarąbiście wygląda, nie? Wszyscy. No i ten oczywiście jest pod szeregiem. Już chciałem powiedzieć, że tak ładnie to wszystko wygląda, wszyscy są w szeregu i tak dalej. Nie, taki ciul. Gdzie to jest? Hans, tutaj jesteś. Nauczysz mnie walki. Nic wielkiego się raczej nie. Leczyć, naucz mnie walki z tu paladyna. Walka miecza na poziomie trzecim. On mnie może nauczyć, jak się leczyć? Halo? 20 punktów. Kurde, dobra, zaryzykuję. Tak, trzym. Regeneracja. Ha! No moi drodzy, patrzcie, jednak udało mi się ostatecznie zdobyć regenerację. Gorn, naucz mnie walki. Gorzej już. Mistrzem walki mieczem. Robi się coraz gorzej. Już? Co? Już mnie nauczył. Ej, czy on mnie jednym skillem nauczył walki mieczem na poziom trzeci? To jest duży oręż, chwila. Pewnego dnia. Ja chyba powaliłem rzeczy. Co? Ale to nie jest topór. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Czekajcie, muszę ogarnąć. Chwila.
Jasne. Chyba, że to jest... Mimo wszystko tak nie muszę być. Sobie ogarnąć drzewko, szczerze mówiąc. A, bo to jest duży oręż, w sensie ta walka toporem, tak? Oj, to zawaliłem troszkę chyba. Dobra, naucz mnie walki toporem. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Pok. Dobra, to się da jeszcze ogarnąć. Jeszcze damy radę, moi drodzy. Nie ma tak źle. Nie zawracaj mi głowy. Nie ma tak źle, na pewno damy radę. Mam tonę pieniędzy gdzieś tam w itemach, więc... damy radę. Siepko sobie odsapnę. O, podobał mi się ten odgłos, w sensie ten to jak on to powiedział. Tutaj chyba był handlarz. Ten pan chyba sami mógł handlować, nie? Ostatecznie. Na pewno masz coś lepszego do roboty. A na pewno są tutaj jeszcze handlarze, na pewno są. Pamiętam, że tutaj są handlarze, chociażby tutaj jest jeden po prawej. Jak się pójdzie, tylko pytanie, czy on teraz jest przy ognisku? Handlarz, tak. A nie, handluj ze mną. Masz... Chyba mać. 88 sztuk złota. Dobra, nieważne. Od niego już chyba wszystko... wyżebrałem, co miał. Jeśli chodzi o pieniądze. To jest mieszczanin. Czy to jest jeszcze jakiś inny handlarz? Czy dałoby się, bo chce mi się troszeczkę szybko zdobyć nową umiejętność, o ile dam radę. Czekajcie, ja to spoliczę. Mamy 40, czyli zostanie mi ile? 40. Jak odejmę 15, zostanie mi 25. 25 i po 10 za 10, 10 za 5 płacę, tak? Czyli zostanie mi 25, czyli dam radę dwa razy sobie ulepszyć siłę. Dwa razy ulepszyć siłę, czyli będę miał 22. Czy mi naprawdę braknie paru punktów? Kurzę się, jeśli tak. A ile mi brakuje ogółem expa? Dużo. Mhm. Gdzie mam zapis? Au. Powiem tyle, au. Pewnego dnia. W najgorszym przypadku będę po prostu expił gdzieś poza Monterą, nie? W sensie poza Vanguardem i tak dalej. I spróbuję to jakoś ogarnąć, ale tak. Wiecie co, przeleportuję się po prostu do Gelder. Tutaj zrobię szybkie cięcie i wrócimy, jak już będę miał hajs. I wszystko. Moi drodzy. Powiem wam tak, po 40 minutach odcinka. Bez zapisywania. Gra mi skraszowała. Niestety, przepraszam was, ale w tym odcinku nie będzie tego zakończenia, które chcecie. Dopiero zrobię to w kolejnym odcinku, więc naprawdę was, najmocniej was za to przepraszam, ja się biję tutaj w pierś, ale... niestety nie jest to z mojej winy. Będę musiał wrócić znowu do Trellisty, rozwalić tamtą świątynię. Znowu wrócić z Mintenem tutaj, potem z Mintenem pójść i tym gościem do Goty, nie ma na to przyspieszenia żadnego. Z Goty będę musiał się z nimi zabrać do tej jaskini, pokonać ich wszystkich jeszcze raz. I wrócić znowu do Goty. Do Vanguardu i znowu się nauczyć tych rzeczy. Więc to ja mówię, ja was naprawdę najmocniej przepraszam, ale to z powodów niezależnych ode mnie jest aktualnie możliwe, żebym skończył to tak jak chciałem. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka będzie się do rozwoju kanału, a ja w tym momencie idę nadrobić cały odcinek od nowa. Tak więc do zobaczenia następnego i na razie.